Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jest mój syn Ignacy, to jest moja córka Lila i dzisiaj będziemy się świetnie bawić z naszymi najmłodszymi tancerzami. Do zabawy! Jako pierwszy będę marsz za klasę. No to czas na marsz. Wysoko kola, maszerujemy. Wszyscy razem, chodźcie za mną. Po całym pokoju, ile mamy tylko miejsc. Bardzo ważne, żebyśmy podnosili kolana do góry. Kto podnosi najwyżej? Świetnie! Dobrze! Dobrze, ja chodzę po całym domu. I teraz uwaga, obrażone ludziki. Obrażone ludziki. Świetnie! Proste nogi, wyrzucamy proste nogi. Uwaga, zamieńmy się w koniki. Jadą koniki. Jadą koniki. Jadą, jadą. I teraz co? A gdzie te kolana do góry? Wesołe ludziki! Proste nogi. I maszerujemy. Wysoko kolana, ręce na boki. Dajemy sobie piękne ręce. Kto ma piękne ręce na boki, tak jak ja? Całkiem proste. A teraz na zmianę ręce do góry. Teraz idziemy tylko na piętach. Dobrze. A teraz tylko na palcach. Wysoko. Kto potrafi dosięgnąć sufitu? Jak najwyżej. Ja mam bardzo... Chyba Ignaś jest mistrzem chodzenia na palcach. Ja ciebie, ale super. Ale super. Wow. I skaczę na dwóch nogach. Wow, objać. To są super skoki. I masz. I zasypiamy. Trochę się zmęczyłem. Pobudka! Wstajemy! Wstajemy, budzimy się. Rozruszamy. Chyba nam się świetnie udało. Polecamy tą zabawę wszystkim na początek. I koniecznie rodzice muszą ćwiczyć razem. Z nami? Tak, z nami, z dziećmi. Super, do następnego. A teraz zapraszam na proste ćwiczenia baletowe. No to czas na to, żebyśmy troszeczkę odpoczęli, ale poćwiczyli podstawowe pozycje nóg i rąk. Myślę, że tą piosenkę wszyscy znacie. Uwaga, uginamy kolana. Otwieramy stopy. Pięty się całują. Uginamy kolana. Kolana idą mocno na boki. Pięty do góry wysoko i stawiamy. Uginamy kolana. Palce szeroko. Uginamy kolana. I ściągamy prawą nogę. I łączymy. I teraz dołożymy sobie ręce. Dobrze? Uwaga, Ignacy gotowy? In. Uginamy. I piękne ręce. Czy wszyscy mają piękne ręce? Bo ja mam dużego balona. Super. Ten balon musi być okrąglutki. Pięknie. Pięty razem. Super. Uginamy. Podnosimy pięty i dajemy ręce do boku. Jest, a do boku jest. I uginamy. Palce szeroko. I uginamy. I teraz robimy mały skok. Hop! Udało się. Świetnie. I teraz warto powtórzyć to kilka razy. My przejdziemy do następnego ćwiczenia, czyli zabieramy piłkę plażową. Proszę bardzo, piłka plażowa. O, bardzo dobrze. Jakie muszą być kolana Ignacy? Przypomnij wszystkim. Jakie muszą być kolana Ignacy? Pro. Se. Dobrze. Uginamy i robimy wyskok. Super. Jeszcze raz. Uwaga, uwaga, uwaga. Złączyć nogi, złączyć nogi, złączyć nogi. I bierzemy piłkę. Piękna piłka. Duża, wielka, okrągła piłka plażowa. Długo się. Pokaż, ale świetną masz. I uginamy i hop. Jest. I teraz uwaga. Stopy na bok. Na bok stopy. Czy wszyscy mają stopy na bok? Tak jest. Uwaga. Zamieniamy się w pysznego loda. I teraz uwaga. Będziemy tego loda topić na bok, ale jedna ręka opada przodem. Uwaga. 3, 2, 1. I topimy. Topimy tego loda. Topimy, topimy, topimy. I do zawrzeńka. O,
masz, ty się stopiłeś całkiem! Szybko co rzędzika! Dobrze! Chociaż nie wolno mrozić ponownie roztopionych rzeczy, prawda? Proszę, jeszcze stopimy na bok, topimy. Hop! I zjadamy tego lota. Zjadamy. I uwaga! I pięknie się na koniec kłaniamy. My z Ignasiem po prostu. Pięknie. Super. Bardzo fajnie. Do zobaczenia w następnym ćwiczeniu. A teraz poszalejmy trochę. Uwaga. Ręce. I prawa. Prawa. I lewa. I prawa. I lewa. Dobrze. I prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Świetnie. Dbamy o kolana. I co? Bierzemy walizki. Wyprowadzamy się. O, wyprowadzamy się. I w drugą stronę. Ważne, żeby ruszać ramionami. Mocno i barkami. Mocno ruszamy. Uwaga. Teraz stopy. Teraz bioderka. Teraz baryczki. I główeczki. Okej, teraz uwaga, się przyjmą wodę. Sufit. I podłoga. I sufit. I podłoga. I czas. Sufit. Podłoga. Sufit. Podłoga. Sufit. Podłoga. I stop. Ręce w bok. I rozpychamy na boki. Żeby się nie zderzyć. Mamy mało miejsca. Chodźcie, przesuniemy. Zrzutko. Mocno się rozpychamy na boki. I uwaga. Prawa ręka ciągnie dalej. Lewa ciągnie dalej. I uwaga. Teraz stopy. A teraz? Jodyczka. A teraz? Baryki. A teraz? Góweczki. Siadamy sobie. Łączymy nogi. Kto ma już nogi? Dobra, machamy. Poczekaj, machamy. Gdzie moglibyśmy polecieć? Do Bułgarii. Dobra, lećmy do Bułgarii. Lećmy. I uwaga, nosy do butów. Ktoś tu chyba nie zmienił skarpetek. Ale jak gdzie lećmy? Lecimy na lody. Lećmy na lody. Na deser pyszny. I nosy? I okej. A ja bym poleciał teraz. A ja bym poleciał szybko do domu. Szybko i nosy. Udało się nam dotrzeć do domu. Koniec! A teraz razem zatańczmy walczyka. No to zapraszam. Najpierw poćwiczmy same ręce. Uwaga, dwie ręce do przodu. I dwie ręce do tyłu. Dobrze. I dwie ręce na prawo. I dwie ręce na lewo. I jeszcze raz do przodu. I do tyłu. I na prawo. I na lewo. I teraz ok. Daj mi sobie ręce na bioderka. Prawa noga przygotowana nasza. Tak? I robimy tylko po jednym kroku. Tylko po jednym. Uwaga. I krok dotknij. Krok dotknij. Do boku. Krok dotknij. Krok i jeszcze. I krok, dotknij. Krok, dotknij. Po jednym kroku. Krok, dotknij. Krok, dotknij. Dobrze, jeszcze raz. I troszkę szybciej. Krok, dotknij. I krok, dotknij. I krok, dotknij. I krok. I dokładamy ręce. Do przodu. Do tyłu. Na prawo i na lewo i uwaga do przodu i do tyłu i na prawo i na lewo. Pięknie. Teraz łączymy się w pary. Proszę. Jeśli mamy taką możliwość, to łączymy się w pary. Proszę bardzo. Tutaj ja będę tańczył z wami. Uwaga. Chłopak zaczyna prawą nogą, dziewczynka lewą. Uwaga. Trzy.
jeden i do dziewczyny, do chłopaka, razem do boku i z powrotem. Jeszcze raz i do dziewczyny, do chłopaka, razem do boku i z powrotem. Świetnie. I do dziewczyny, do chłopaka i do boku i z powrotem. I kłaniamy się pięknie sobie. I mam nadzieję, że wam się to wszystko pięknie udało. A teraz znów skoki. Skoki przez rzekę to chyba najbardziej ulubiona z zabaw na zajęciach. Chodzi o to, żeby przeskoczyć taką wymyśloną rzekę. U nas są to dwie niebieskie liny, które symbolizują tą naszą rzekę. Bardzo ważne jest, żeby wyrzucić ręce w trakcie skoku i mieć jakie nogi? Proste. Dobrze, proste. Ja pokażę. Jakby sobie biegnę, sobie biegnę i przeskakuję. Proste nogi, obciągnięte palce i biegniemy. I biegniemy. No dobrze, my mamy tu trochę mało miejsca, ale postaramy się pokazać, jak to można zrobić. Jak sprzyja pogoda, można to ćwiczyć też na podwórku. Można wziąć dwa szaliki na przykład i to zawsze działa. Albo obiegnie coś długie. Coś, co jest długie, okej, okay, dobrze. No to poprosimy o muzykę i zaczynam. Ja nie będę przeskakiwał. Pierwszy będzie Ignaś, proszę. Ja? Leć. Super! I Lila. Jest Ignaś. I jest Lila. No poczekaj, zwiększymy trochę tą rzekę. Poczekaj. Zwiększymy! O nie! Czy my damy radę? Proszę, leć Ignasiu. Wow, świetnie. Próbuj jeszcze raz. Jest, udało się. Stop. Możemy tak zwiększać tą rzekę i zwiększać. Zrobimy jedną taką na poziom mistrzowski. Ja nie wiem, czy ktoś tu przeskoczy, bo to jest naprawdę trudne. Ignaś, spróbuj. Może ci się uda. Ignaś wpadł do rzeki, jest cały mokry. Co teraz będzie? Kto to wysuszy? Proszę, teraz Lila. I... no nie szkodzi. Uwaga. I... udało się. No dobrze. Tak! Prawie wyszło! Pokazują na drugą rzekę. Ostatnia szansa, ostatnia. I... nie wypłynęłam! Jest, dobrze. Chodź tu, Lila. Nie wypłynęłam. No wiem. Czy to wszystkie zabawy, które znamy, czy są jeszcze jakieś? Jeszcze są robaczki. Są robaczki, są, jest gra, stop i start. Czyli Ignaś po... są... posągi. Dobra, uwaga, no to w takim razie pobawmy się w te posągi. Ja już nie wiem. Coś na zabawę posągi. O-o. A co to za posągi? To jest chyba jakaś pancerka. Zobaczcie, jaka wielka. Niech sobie stanie tu z boku. A to super bohater leci. Drogie dzieci, chyba Superman jakiś olbrzymi. To ja. W takim razie ich odczaruję. I niech zmienią się w piękne ptaki. Wolno się ruszać, jak nie ma muzyki. Dobrze. Tu można poszaleć, poskakać, pocudować. Mocno roznosimy całą chatę. Podskakuje, podskakujemy i stop! Tak. I właśnie się. Można się pięknie
No, ćwiczenie, którzy... A co? Już uwaga, gotowi? Ćwiczenie, które lubią wszystkie dzieci, czyli skoki przyrodzenia. A teraz zapraszam... na co? No to kochani, nasz przyjemny czas tu dobiegł końca. Więc... dziękujemy za zajęcia i za to, że byliście z nami. Do zobaczenia. Uciekamy.